Zadanie. Narysuj, w jaki sposób powstaje obraz w soczewce skupiającej dwuwypukłej dla x większego od 2f, czyli dla odległości przedmiotu większej niż dwuogniskowa. Rysujemy oś optyczną soczewki, zaznaczamy na niej dwa ogniska, oczywiście samą soczewkę zaznaczamy na rysunku oraz również zaznaczamy dwuogniskowe po prawej i po lewej stronie. Teraz przyszedł czas na zaznaczenie naszego przedmiotu. Gdzie narysujemy nasz przedmiot? X jest to odległość przedmiotu od soczewki, a ta odległość musi być większa od dwuogniskowej. Czyli tak naprawdę tutaj, gdzieś na tym odcinku, należy zaznaczyć nasz przedmiot. Tutaj zaznaczyłem przedmiot i teraz rysujemy promienie. Pierwszy promień biegnie równolegle do osi optycznej soczewki. Na soczewce ulega skupieniu i przechodzi przez ognisko. Drugi promień, wychodzący z grota strzałki, pada nam na środek soczewki i z pewnym przybliżeniem możemy uznać, że nie ulega on załamaniu lub bądź te załamania są tak niewielkie, że możemy je zaniedbać, czyli promień biegnie nam po linii prostej. Trzeci promień, wychodzący z grota strzałki, przechodzi nam najpierw przez ognisko z lewej strony i padając na soczewkę ulega załamaniu i następnie będzie promieniem równoległym do osi optycznej. Wszystkie trzy promienie przecinają się w jednym punkcie i ten punkt jest obrazem grota strzałki, czyli tutaj mamy grot, a początek strzałki znajduje się, rzecz jasna, na osi soczewki. Warto jeszcze dać omówienie do naszej sytuacji, czyli piszemy, obraz jest po pierwsze odwrócony, czyli do góry nogami, pomniejszony, widzimy, że jest mniejszy, no i oczywiście obraz jest rzeczywisty, ponieważ powstał w wyniku przecięcia promieni.